sam Roman Rybalski jest jednocześnie ewidentnie bardziej niż inni zaangażowany w bezpośrednie życie polityczne. Jest ekonomistą, jest oczywiście profesorem. Z dzisiejszego punktu widzenia Romana Rybalskiego uznalibyśmy za takiego, za narodowego liberała. Ta myśl to przede wszystkim uznanie, że wspólnota narodowa nie jest przypadkiem, tylko wspólnota narodowa jest wielkim dobrem, które wymaga pracy.